Witajcie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2. Tak, to jest drugi odcinek piątej serii, piątego sezonu, można bardziej powiedzieć. I zapraszam was do oglądania Kiperius. Tak, od razu ruszamy do gry i rozdzielamy, tak jak pewnie pamiętacie, zdobyte podczas ostatniego odcinka tereny i ziemię. Jakoś nie chcemy za bardzo, aby nam tutaj... Zobaczymy, kogo mamy. Greek, Orthodox, widzę, że jakiś Lowborn, to damy mu i to. I to. I możemy uzurpować sobie, pewnie nie mamy pieniędzy wystarczająco dużo, czy nie możemy? A, bo on jest na wojnie, więc dlatego nie możemy. Tego jeszcze nie możemy zrobić, ale sobie na pewno zrobimy Królestwo Grecji oraz Królestwo Anatolii, tak? Tak. Dwa te królestwa. Zrobimy sobie na pewno za jakiś czas. Tylko musi troszeczkę nam pieniędzy wpłynąć do kasy, żebyśmy mogli to zrobić. Tymczasem, może przyspieszmy trochę. Nasze wojska idą stłumić ten tutaj bunt, który znowu się pojawił i który zdobywa nasze ziemie. To nam się bardzo nie podoba. Dlatego trzeba to szybko rozwiązać. Na razie nie mamy zbyt dużego przypływu, bo powołałem wojska. Ale powoli zaraz odwołamy te wojska i będę miał coraz większy przypływ. Ja tutaj ziemię mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest jedna. To gdzie jest szósta? A nie, mam 5, dobrze, nic, myślałem, że mam 6. Dobra, czyli mam 5 tak jak być powinno. Dobra. Ci jak zawsze uciekają, to lecimy za nimi. Czemu tu nie ma nikogo? Jestem ja, jako król, cesarz bardziej. Jestem i ten tutaj niech przyjdzie i ten. Dobrze, to się zgadza. Tego lepszego mieć nie będę, ale mogę mieć tego lepszego. Czego? Nie mogę mieć? Lol, nie wiem czemu. No nieważne. Ale idziemy na niego. Może już teraz nie, oczywiście, że nie, że to się nie uda. Dlatego lecimy dalej. Tutaj już nam nie ucieknie, nie ma szans, żeby nam uciekł z tego, z Lesbos, bo to już wiemy, jak to się nazywa, bo już ostatnio mieliśmy do czynienia z tym terenem, z tą ziemią. No i pokonany stuprocentowo możemy zakończyć wojnę, rozwiązać wojsko i zastanowić się do czego, czekaj, czy już powiedzieliśmy do czego dążymy w naszej całej grze. Ten tutaj coś chce. Nie wiem co to chce, do czego dążymy? Ja bym do tego dążył. Tak, ja bym do tego dążył, ale nie wiem, czy to mi się uda. Dlatego trzeba próbować, prawda? I powoli, powoli zagłębiać się w te ziemie italijskie. Oczywiście też potrzebuję tych ziem, no ale to inna sprawa. Dobra, jak wygląda z wojsku? Wojsko, no niech tam się odrodzi, wojsko. Zanim cokolwiek zrobimy i możemy co? Możemy wielki turniej zwołać, ale na razie podziękujemy za wielki turniej. Tutaj jest jakaś dziwaczna religia, a ikonoklaści. To tych ikonoklastów pokonamy. Przydałoby się całkowicie ich stąd wyrzucić właśnie. Żeby zająć całe ziemię, a tutaj całe. No, jeszcze trochę poczekamy, jeszcze trochę poczekamy. Na to aż nam to się uda. Dobra, niech na razie nam się może wojsko zbierze, zanim cokolwiek innego zrobimy. Bo równie dobrze moglibyśmy zaatakować i Bułgarię. Tutaj zająć Bułgarię. Czemu nie? No, ale musimy mieć czym zajmować. Dlatego poczekajmy. Pieniędzy nam przypływa i to dość dużo. O, jakieś tutaj populacje, a ci się udali przekonwertować.
ratować, więc ruszymy tutaj. Proszę bardzo. A ten ma 17. Ktoś jest lepszy od niego? Nie, nie ma lepszego od niego, dlatego niczego nie zrobię, bo ja będę cały czas próbował przemienić religię w Budapeszcie. A to jeszcze jest Peszt, a nie Budapeszt. W Peszcie, w stolicy węgierskiej, bo chcę, aby religia nasza, czyli religia nie ta katolicyzm, tylko właśnie prawosławie przeszło na Węgry, a potem może dalej gdzieś. Kto wie? Może uda się, że będziemy mieli jeszcze dalej, może Polskę nawet w to wciągniemy. No, nie wiadomo, prawda? Nie, tutaj, to jest to. To nas interesuje. No ale Węgry na razie mają największą ilość wojska, najwięcej jednostek. Dlatego na razie ich nie pokonamy na pewno. Ci chcą zmniejszyć Crown Authority w naszym pięknym kraju. No dlatego trzeba trochę poczekać, bo musimy się poprawić, że mam za krótko panuję oraz to, że powołałem już ostatnio kilka razy wojska moich wasali i oni się troszeczkę denerwują na to. Dlatego musimy poczekać. No, nasz król jest taki sobie, szczerze. Nie ma żadnych jakichś pozytywnych bardzo cech. Dlatego będziemy musieli tak zrobić, żeby ten miał pozytywne. Ten nie musi, ten na pewno nie będzie dziedziczył, następnie będzie dziedziczył ten. Jeżeli dojdzie do tego, że tamten wyżej zginie, ten główny. A nie, no ten też będzie jako trzeci, ale czy nie wierzę, żeby tamci dwaj nie podziedziczyli. Dobra, możemy zrobić i to, i to. Robimy Grecję najpierw. Tak, najpierw zrobimy Grecję. Piękna Grecja. O nie. Nie, może nie. Po co my to robiliśmy? W Grecji jest... Aha, rozumiem. Rozumiem. No dobra, no to trzeba to zniszczyć. Koniec. Nie ma. Niestety. Niestety trzeba to zniszczyć. Dlaczego? Bo... No, to tylko marnotrawstwo pieniędzy. Ja nawet nie zapomniałem o tym. Problem jest taki, że... W moim państwie, kiedy rodzą się jacyś moi synowie, to pierwszeństwo mają ci, którzy urodzili się w purpurze, jeżeli chodzi o cesarstwo. A w przypadku królestwa już ta zasada nie działa. Czyli tak jak mamy tutaj w tym wypadku, po prostu oni... wszystko dziedziczyłby mój najstarszy syn, którym jest ten, który teraz się uczy. Ten by dziedziczył królestwo Grecji, a resztę, całe Bizancjum, dziedziczyłby młodszy syn, przez co w pewnym momencie po prostu doszłoby do tego, że w cesarstwie miałbym królestwo, czyli to wszystko by należało do tego mojego braciszka, a ja tego nie chcę, bo to jest bardzo niebezpieczne, w tym sensie to jest niebezpieczne, że on może dokonać jakiegoś, nie wiem, przewrotu, coś takiego, rozumiecie? Tego tutaj i tutaj. A, bo to są ci, no tak, ci... tych, co powołałem, gardzi. Tych, co powołałem do życia. Dlatego ich mam i dobrze, będę miał swoją własną... Już wiem, jak czekaj zaznaczymy. To ci, o. Bo już widzę ich teraz. Jak oni dużo mają? No, trochę mi tam dają, naprawdę. Nie ma co. Dają mi troszeczkę wojska. Bardzo fajnie. To tam kosztowało 300 chyba, czy coś takiego. 300 tych pieniędzy, monet. Nie wiem, co to są za... Nie wiem, co to jest za waluta, ale kosztowało trochę. I mamy. Tylko oni mi nic nie dają. Ani dają, czy nie? Jak to jest? Aha, bym mógł ich stąd powołać. A, i oni są dość tani. No to dobra, to będziemy powoływać. Oho, widzę, że tutaj się troszeczkę pozmieniało. Jak to teraz wygląda?
Aha, czyli mógłbym równie dobrze teraz, jeszcze może nie teraz. Poczekajmy. Tutaj się nie zmieni, nic nie ten. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. To jest jakieś nic na mnie, to nic nie robię. Czterech prizonerów, ale to są ci sami źli. A może za jakiś czas postaram się zdobyć Jerozolimę. Czemu nie? Jeruzalem. Piękne miasto. Warto zdobyć. No dobra, tutaj mamy religię. To jest jakaś dziwna. W ogóle jej nie znam. Nie kojarzę. Mia się. A to jest jakaś chrześcijańska. Nie znam. Nie mam pojęcia, co to jest. No ale dobra. Tutaj Nors. Nors? Skąd tu się wzięli Nordycy? Okej. Aha, bo chyba ktoś tutaj się zmienił religię. Tak, ci zmienili jakąś nordycką. Już nie są Slawikiem. No dobra. Jak wygląda sytuacja z tymi? Dobra, damy tego i niech te... Nie mogę na razie. Nie mogę. No to jeszcze niech tamten wraca i niech tamten idzie na tę ziemię tutaj. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Jak wygląda? Wojska nam się odradzają. Dobra, aha, okej. Czyli wyruszam, żeby podlepszyć sobie learning, czyli nauczanie. Podlepszyć sobie ten, tego skilla. A, znaleźliśmy jakiegoś starszego pana w jego mieszkanku, jeżeli można to tak nazwać. I naciskamy na niego, żeby nas uczył. On się zgadza. I pewnie teraz nam podskoczy może do 8. No nie wiem, czy podskoczy do 8, zobaczymy. Na razie do 2 poskoczyło, o 2. Czy to już wszystko będzie? Zobaczymy za chwilę. Dobra. To daci możemy stworzyć, ale nie, to zaraz, jak będziemy mieli. A już mamy niby kasę. To czemu nie możemy zrobić? No, już możemy, więc stworzymy i przekażemy temu facecikowi. Tak. No i to tyle, jeżeli chodzi o tworzenie. To są pewnie źli za zniszczenie. Tak. Za zniszczenie tego tytułu. Więc tutaj nic nie poradzę. Muszę tylko postarać się, żeby. No właśnie, żeby ich za tych złych za dużo nie było. Bo jak na razie pojawiają się sami stąd. Z Królestwa Greckiego. Tak, sami z Królestwa? Tak, to jest Królestwo Greckie. No, mam nadzieję, że się jakoś tam przekonałem, żeby nie wszczynać walk. Dobra, udało się przekonwertować. Gdzie? Nie wiem gdzie. Nie mam pojęcia gdzie. No, nieważne. Dobra, to są samoistni. Może Kretę zajmiemy za jakiś czas. Przydałoby się zająć Kretę, bo Kreta jest fajnym miasteczkiem, fajnym kurorcikiem. Więc przydałoby się zająć, ale to nie teraz. Tutaj nic się nie powiększa na szczęście. Boję się cokolwiek zrobić, bo ci się zbuntują pewnie. Jak tak dalej pójdzie. Jak będę... Bo jeszcze ktoś do nich dojdzie i tak będzie, że wreszcie wyjdzie ich tam miliard. Mógłbym pożyczyć od Żydów, ale to by... Church mnie będą źli na mnie ci. A pójdziemy na pielgrzymkę. Tak. I ruszamy do świętego miasta, czyli do Jerozolimy. Oby tylko się nie, nie wiem, nie ten, nie wiem, nie stracił czegoś w pewnym sensie. Jak tak pamiętacie, wtedy co byliśmy republiką, to wtedy on tam zyskał cynizm. O, możemy zyskać learning, to się zgadzamy na to. Nie wiem, czy zyskaliśmy. Nie zyskaliśmy. I możemy sobie poulepszać coś tutaj. Zmniejszymy sobie na heavy infantry i siege equipment oraz cavalry. A tutaj na castle na pewno. A to czekamy, bo chcemy legalizm sobie podlepszyć. Jesteśmy w Jerozolimie. Dotarliśmy do Jerozolimy. Staliśmy się Zeus. Czyli bardzo tacy pobożni. Moja córka. Niech będzie miała charitable. Czemu nie? O, i zyskaliśmy Pilgrima, czyli
Jak on się nazywa? Pilgrim? Po polsku to jest pielgrzym. O, właśnie. Kiedy ten go będzie... Temu jeszcze zaraz... A, dopiero będzie miał 6 latek. Teraz właśnie. O, i możemy go już nauczać. Więc damy go oczywiście sobie, żebyśmy mieli całkowitą kontrolę nad naszym następcą. I nad tym, co... co będzie... Jak będziemy go nauczali. Tak. Tutaj przekroczyli tą 50... tą granicę. Te Saloniki. No na razie... A, races are... Poprzemy... Niebie, zielony, bo ja lubię zielony kolor. Bardzo lubię zielony. A, i wygrałem. Poparłem dobrego... dobrych tych... Dobry, no, dobry zespół i zespół ten wygrał. No, ci tutaj ciągle się powiększają, czym się wydaje. Nie, no nie powiększają się, ale są źli za to, że zniszczyłem to. Ten tytuł grecki, no ale nie mogłem inaczej, bo jak zobaczyłem, to mi się aż włos zajeżył, gdy zobaczyłem, co to będzie. Jeżeli to bym zostawił, a to jest co? To też jest Grecja. No nie mogłem, no bo wolałem nie tracić, bo to by, jakby zbudował jeszcze drugie, tak, drugie królestwo. Jakbym tamten zyskał obydwa królestwa, to ja bym nic już nie miał. Tak naprawdę. Nie miałbym niczego, bo on by miał tak naprawdę całe tereny pod sobą, w sensie takim, że on by miał władzę nad tymi wszystkimi wasalami. No i po prostu hop, 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 szybko by mnie zrzucił. Co to się stało? Castrate? Co? Olo, naprawdę? Mogę wykastrować tego. Nie, wolę, dobra, po prostu niech będzie w moim więzieniu, ale nie dokonamy takiego czynu, bo to tam jest 50%, nie 50, tylko 50 prestiżu traci się. Ktoś tutaj się... Ci starają się jakieś tytuły stworzyć na nasze ziemie. Niech próbują, tak jesteśmy lepsi od nich. Więc to nic im nie da. Nie zaatakujemy dzisiaj raczej na tych. Nie zaatakujemy, zostawimy sobie na to na przyszły odcinek już. Co tu się stało? A, Lotaryngia przyjęła królestwo w Italii. Królestwo Włoch. Czyli mam wielkie królestwo Lotaryngii teraz, ale ogromne. Kogoś możemy... O, czy Ateny nie są przeciw przypadkiem w tym spisku? Nie ma ich niby. A czemu możemy? A, udało się, to niech siedzą. Mogę mu zabrać coś? Aha, dobra, a on ile ma ziem? On ma... Ateny to są które? To są tylko te trzy. Możemy zabrać tylko to. To zabierzemy i damy temu. Dobra, wierzmy, że ten będzie po naszej stronie, a nie po przeciwnej. I nie dostąpi jakichś do tych spisków. No dobra. To jest taki odcinek pomiędzy, można powiedzieć, bo za niedługo będziemy się znowu rozrastali, kiedy tylko uspokoi się sytuacja, bo boję się, jednak nie chcę, żeby oni doszli do głosu ich pomysły. To jest taki odcinek pomiędzy wojnami w pewnym sensie, bo kolejną wojnę na pewno wypowiemy tych tutaj, Barduni, żeby zająć już całą, to będzie cała, czy jeszcze nie? Tak, całą Anatolię, czy prawie całą Anatolię. I wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie jakimkolwiek pierwszym. Potem na pewno zajmiemy się jakimiś Kretą, Cyprem. Cyprem zajmiemy się w bardziej lepszych okolicznościach, kiedy ci jakoś się zbuntują, no nie wiem, cokolwiek. Może dojdzie do tego, że będziemy musieli zająć ten Gruzję, Armenię. Zobaczymy.
Ja nie stawiam sobie jakiegoś celu jednego ce celu. Na pewno chcę przetrwać jako bizantyjskie imperium, nie zostać zjedzonym przez chmary jakichś najeźdźców, które będą się pojawiać, bo pojawiać się będą na pewno. Dlatego to jest tyle, że nie będę chciał, to będzie podstawowe moje zadanie, żeby się obronić. Bo dlatego takie ważne dla mnie jest, abym mógł przekupić go. Przekupić, dobra. Abym mógł mieć jakikolwiek tutaj pomoc ze strony państw, no jakich? No, prawosławnych. Jak na razie prawosławnych jest mało, jak zresztą widzicie. To jest niestety dość słaby, słaby. No jak to się nazywa? Scenariusz, w sensie takim, że no ci tutaj Rurykowicze normalnie są państw, Rurykidzi są normalnie, no ci znowu to zabrali do więzienia, są normalnie takimi, no nie poganami, no prawosławnymi w innych scenariuszach, a tu mamy sytuację, w której oni są po prostu religią. No. Tym też. Jak to się nazywa ta religia? No jak to się nazywa? Nie protestantyzm, tylko. A, widzicie, nie pamiętam. No nie pamiętam. Poganie, o, no ciągle potem zapowiadam. Są paganami. I to jest ten problem, że nie mam żadnego zaplecza tutaj. Może Kumania? Nie, Kumania raczej się nie zgodzi na to, żeby stać się. Chociaż czemu nie wysłać, co? Czemu nie możemy wysłać? No, no, na pewno się nie zgodzą. No, tak jak myślałem. No to dobra, ustawiamy tego ostatniego, który był. I wysyłamy go tutaj znowu. No i cóż, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania pod filmem z filmu. Zapraszam do subskrybowania. I niedługo będzie czekała na Was niespodzianka. Tak, czyli do zobaczenia.